Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku rozpoczyna sezon z nowym sprzętem wioślarskim. Placówka wzbogaciła się o jedynkę wioślarską i wiosła. Dzięki nowej łodzi wioślarze będą mogli lepiej przygotować się do zawodów, mówi Andrzej Koc, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Jest to łódka wioślarska, jedynka. Wiadomo, że sprzęt się zużywa, jest eksploatowany dosyć intensywnie w ciągu sezonu, także zakupy nowego. No to taka podstawowa rzecz, którą musimy wioślarzom zapewnić. Nowy sprzęt na pewno się przyda, niemniej jednak potrzeby są, szczególnie w wioślarstwie. No i to też niestety nie jest sprzęt najwyższej jakości, ale na takie treningowe potrzeby wystarczający w zupełności. Nowa łódź ma 8 metrów długości, 30 cm szerokości i waży około 14 kg. Nie posiada ona steru. Wioślarz utrzymuje właściwy kierunek za pomocą wioseł. Dla młodych wioślarzy jest to sprzęt z najwyższej półki, przyznaje Sebastian Kosiorek, trener wioślarstwa w Ełckim Mosie. Jest to łódka już z najwyższej półki takiej na etapie juniora, wczesnego młodzieżowca. Wyróżnia się tym, że przede wszystkim jest nowa, czyli jest sztywna, wszystko chodzi w niej idealnie, cichutko, naprawdę swoboda ruchu jest nieporównywalna z tymi starszymi łodziami, które już są naprawdę wyeksploatowane do granic czasami możliwości. Łódka wyróżnia się też tym, że odsadnia jest wsteczna, czyli znajduje się za plecami zawodnika, a nie przed zawodnikiem. Zakup jedynki wioślarskiej sfinansował Urząd Miasta w Ełku. Jej koszt to 27 000 zł.